ogłosiłem Andrzej Król. Będę miał zaszczyt pełnić funkcję marszałka debaty. Tytułem wstępu przypomnę, że organizatorem Tarnowskiej Ligi Debatanckiej jest Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, partnerem projektu Urząd Miasta Tarnowa. Współorganizatorzy to Stowarzyszenie Kanon oraz Fundacja imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. Sponsorami Tarnowskiej Ligi Debatanckiej są firmy Redruk, Centernet oraz Gemini Bank. Patronat medialny objęło Radio RDM Małopolska oraz tygodnik TEMI. Projekt został objęty honorowym patronatem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Projekt współfinansowany jest z budżetu miasta Tarnowa na rok 2014. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj dzisiaj, aby rozważyć i posłuchać rozważań na temat tezy, która brzmi: posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. Zanim jednak przystąpimy do debaty, proszę o prowadzenie loży mędrców. Miejsc, w których możemy rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania. Między innymi po prawej
stronie mieści się pracownia muzyczna, wyposażona w nowoczesne sprzęty, gdzie możemy rozwijać swoje pasje muzyczne, występować na scenach, tworzyć. Poza tym mamy w ofercie różnego rodzaju sale plastyczne, sale edukacyjne, sale maluchów wyposażone w różnego rodzaju zabawki interaktywne. Oferujemy również wsparcie psychologiczne, pomoc pedagoga. Tak jak wspomniałam na samym początku, oprócz rozwijania naszych pasji oraz zainteresowań, oferujemy tutaj również pomoc w nauce, pomoc w przygotowaniu do różnych egzaminów, którą zapewniają nam dobrze wykształceni edukatorzy oraz instruktorzy różnorodnych zajęć. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby przyłączyć się do naszej siemachowskiej społeczności, serdecznie zapraszamy. Również mamy w swojej ofercie możliwość odbywania wolontariatu w naszej placówce, głównie w kierunku pomocy w nauce. Dlatego wszystkich chętnych, którzy chcieliby się realizować właśnie w tej dziedzinie, serdecznie do nas również zapraszamy. I za taką pomoc w nauce wystawiamy pozytywną opinię. Żeby nie przedłużać, dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w debacie. Powodzenie przyda się w dzisiejszej debacie. Ja jeszcze wspomnę, że w utrzymaniu dyscypliny czasowej będzie mi pomagać pani sekretarz debaty, pani Iwona Stawkowska. A teraz przystąpmy do przedstawienia zespołu. Po mojej prawej stronie, po państwa lewej stronie, zespół propozycji. Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie. Opiekunowie tego zespołu to pani Renata Język i pani Renata Kucharska. Zespół dzisiaj zaprezentuje się w składzie. Pan Przemysław Dudzik. Pani Sylwia Szczepanik. Pan Arkadiusz Słowik. Pan Maksymilian Kupiec. Pan Dominik Krawczyk. Pani Iwona Mleczko. Pan Marcin Szablowski. Pan Łukasz Cienk. Po mojej lewej, państwa w prawej stronie, zespół z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie pod opieką pani Magdaleny Woziwody i siostry. Tak, proszę. I siostry Magdaleny Wielgus. Zespół w składzie. Pani Urszula Pysyk. Pani Natalia Babiarz. Pan Tomasz Suchabowski. Pani Justyna Wątrowa. Pan Piotr Skotnicki. Michał Orszulak. Pani Karolina Jasnosz. Pan Szymon Siedlik. Posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia pierwszy mówca zespołu propozycji, pan Przemysław Budzik. Witam pana marszałka, szanowni
księża mędrców, panią sekretarz, stronę opozycji oraz zgromadzoną publiczność. Posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. To temat dzisiejszej tezy. Nasza drużyna zgadza się z postawioną tezą, ale żeby Państwu przedstawić nasz punkt widzenia, chciałbym sformułować kilka definicji. Posiadanie wiedzy to nic innego jak posiadanie informacji uporządkowanych i osadzonych w odpowiednim kontekście, zdobytych poprzez naukę lub poprzez doświadczenie. Pociąga za sobą, zgodnie ze słownikiem synonimów, jest to powoduje, daje początek, wywołuje, tworzy, sprawia. Oraz etyczna odpowiedzialność, podjęcie lub zaniechanie działań według systemu postrzegania dobra i zła przez człowieka. Pozwolę sobie również zdefiniować samą słowo etyka. Etyka to nauka moralności. Moralność to postrzeganie dobra i zła. Każdy z nas postrzega dobro i zło w inny sposób. Zależy to od wielu czynników. Dlatego też nie ma jednej, niezmiennej formuły etyki. Etyka to dział filozofii, czyli nauka o tym, jak człowiek postępuje i co uznaje za dobre, a co uznaje za złe. Oraz na jakiej podstawie tworzy sobie swoje systemy rozróżnienia dobra i zła. Pozwolę sobie pierwszy argument osadzić na tle samych nas. Człowiek już od najmłodszych lat zdobywa wiedzę. Jako dziecko w wieku przedszkolnym uczy się zachowań i przyzwyczajenia od swoich rodziców. Nazywamy to wychowanie. Wiedza przekazana poprzez wychowanie jest zależna od wartości, jakie wyznaje grupa społeczna, do której należą rodzice. Gdy dziecko idzie do szkoły, zdobywa informacje, wiedzę na podstawie etyki szkoły. A gdy dorasta i podejmuje pracę, zdobywa doświadczenie, pracując zgodnie z etyką zawodową. Więc można śmiało stwierdzić, że człowiek, który posiada wiedzę nabytą w formie wychowania lub wiedzę nabytą w szkole, czy poprzez doświadczenie w pracy, będzie wiedział, jak zachować się w miejscu i wśród określonej grupy społecznej. Owe zachowywanie się nazywało, dziękuję, etyczną odpowiedzialnością. O tym, jak istotną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa odpowiedzialność. Poucza nas przypowieść biblijna o królu Salomonie, a dokładniej o jego sądzie. Otóż król został postawiony przed dylematem. Kłóciły się dwie kobiety o to, która z nich jest matką niemowlęcia. Postanowiły iść po radę do Salomona, znanego z ogromnej mądrości. Aby rozstrzygnąć ten trudny spór, władca zaproponował, żeby trzecią dziecko na pół. Wtedy jedna z kobiet zaprotestowała. Salomon dzięki swej mądrości wydał sprawiedliwy wyrok, bo wiedział, że ta, która protestowała, to była ta prawdziwa matka. Warto zwrócić uwagę, że posiadana wiedza przez króla wywołała podstawową wartość etyczną, odpowiedzialność. Król zagrał ryzykownie, dziękuję bardzo. Postawił na szali życie dziecka, przez co zmusił obie kobiety, aby prawdę zaprezentowały, a nie powiedziały. Również sama matka, wiedząc, że jej synek zginie, wolała oddać dziecko fałszywej matce. Zadziałał u niej mechanizm odpowiedzialności moralnej, etycznej, uruchomiony przez wiedzę o tym, że jej dziecko może zginąć. W każdym człowieku istnieje rodzaj instancji wyższej, zwanej sumieniem, głosem wewnętrznym, który nam mówi, co jest dobre, a co jest złe. Ta wiedza pozwala odczuwać etyczną odpowiedzialność za czyny lub zaniechania. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania po stronie opozycji? Jeżeli nie ma, to jeszcze raz bardzo dziękuję. I na tak sformułowaną linię obrony tezy odpowie mówczyni pierwsza zespołu opozycji, pani Urszula Pysyk. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, lożo mędrców, drodzy oponenci i wy zgromadzona publiczności. Tezą dzisiejszej debaty są słowa: posiadanie wiedzy niesie za sobą etyczną odpowiedzialność. Posiadanie wiedzy niesie...
pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. Przepraszam jeszcze raz. Wraz z grupą opozycji nie zgadzamy się z tą tezą i mamy nadzieję Was przekonać do naszego stanowiska. Zacznijmy od tego, co to jest wiedza. Otóż jest to zespół informacji, wiadomości i umiejętności danej jednostki. Zatem nasza wiedza to nie tylko książki i szkoła. To także informacja, jaką posiadamy, a także czynność, jaką jesteśmy w stanie wykonać. Myślę, że na początku warto również zwrócić uwagę na jedno z, myślę, kluczowych słów tej tezy, a mianowicie odpowiedzialność. Jest to możliwość świadomego i rozumnego kierowania się swoim postępowaniem oraz ponoszenie za nie konsekwencji. Drodzy Państwo, warunkiem odpowiedzialności jest również fakt, że każdy odpowiada za czyn, który popełnił, a mógł go uniknąć, gdyby chciał. Kolejnym zagadnieniem, które postaram się Państwu przybliżyć, jest etyka. Termin ten oznacza ogół zasad i norm postępowania obowiązujących danej zbiorowości. Etykę definiujemy również jako naukę o moralności, o czym wspomniał już wcześniej mówca pierwszy ze strony propozycji. Odpowiedzialność etyczną można jednak rozumieć jako konsekwencje, które musimy ponieść względem obowiązujących norm postępowania etycznego. Ale drodzy Państwo, zastanówmy się, czy posiadanie wiedzy na pewno pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność? Nie da się ukryć, że każdy z nas na tej sali jakąś wiedzę posiada. I teraz skieruję do Państwa trzy pytania. Po pierwsze, kto z Państwa zna tabliczkę mnożenia? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kolejne pytanie. Kto wie, jakie miasto jest stolicą Polski? Ponownie dziękuję. I moje ostatnie pytanie. Kto umie schodzić po schodach? Bardzo dziękuję. I na podstawie tych pytań pozwolę sobie wysnuć taki wniosek, że każdy z zebranych tu posiada jakąś wiedzę. Zgadzacie się ze mną Państwo? Dziękuję. Jednak czy owa wiedza, którą posiadamy, na pewno pociąga za sobą odpowiedzialność etyczną? Czy w związku z nią ja mam ponosić jakieś etyczne konsekwencje? Drodzy Państwo, odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta. Nie. Szanowni Państwo, pytania za chwilkę. Szanowni Państwo, nawet jeżeli ja wiem, jak skonstruować bombę, to wcale nie oznacza, że moja wiedza pociągnie za sobą odpowiedzialność etyczną, ponieważ nie skonstruuję tej bomby. Więc co z tego, że mam wiedzę, skoro jej nie wykorzystam, tak? Więc wiedza, nawet jeżeli ją posiadamy, a jej nie wykorzystamy, nie może nieść za sobą odpowiedzialności etycznej. Proszę. Ale właśnie przez to, że pani nie skonstruuje tej bomby, ma pani etyczną odpowiedzialność za to, że pani prawdopodobnie uratowała wiele ludzkich żyć. Dziękuję za pytanie, ale jak wspomniałam wcześniej, każdy odpowiada za czyn, który popełnił, a mógł go uniknąć, gdyby chciał. Ja nic nie zrobiłam. Posiadam wiedzę, ale nic mi z tego. To nie popełniłam żadnego czynu, więc moja wiedza jest de facto w tym momencie bezużyteczna. Proszę. Ale to wiedza jest bezpośrednią przyczyną działań. Bez wiedzy byśmy nie działali. Po to się uczymy, żeby tą wiedzę wykorzystywać. Więc nie rozumiem pani twierdzenia. Posiadłam wiedzę, jak skonstruować bombę. Przyjmijmy. Nie wiem. Ale gdybym wykorzystała tą wiedzę, rzeczywiście ciążyłaby na mnie odpowiedzialność etyczna. Ale jej nie wykorzystuję, więc nie mogę ponosić odpowiedzialności za coś, czego nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tradycyjnie
Państwa prawach i obowiązkach. Mianowicie przed wejściem na salę mieliście Państwo pytanie o swoje preferencje wobec tezy. I otrzymaliście Państwo karty do głosowania. Po debacie, który będzie wynikiem Państwa wewnętrznych rozważań, która z grup przygotowała lepszą argumentację i w sposób bardziej przekonujący zdołała ją przeprowadzić. Państwo wypracowujecie wynik i dajecie mu wyraz poprzez głosowanie. Karta zielona to głos oddany na rzecz propozycji, karta czerwona to głos oddany na opozycję. Szanowni Państwo, a więc bierzecie wszystko pod uwagę, wszystko to, co na tej sali usłyszycie i zobaczycie. Natomiast pomijacie swoje własne preferencje. Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał dać wyraz swoim opiniom, albo zrodzi się w nim jakaś myśl, którą zechciałby wyrazić, to będzie na to czas po wystąpieniu doradców. Wtedy głos z publiczności po wcześniejszym zaakceptowaniu i zgłoszeniu można zaprezentować z tej mównicy po przedstawieniu się. Czas wystąpienia wtedy dla osoby z publiczności jest taki sam jak dla doradców, czyli 2 minuty. A teraz przystąpmy do wysłuchania kolejnych mówców, abyście Państwo mieli pełny obraz tej argumentacji, jakie przedstawiają oba zespoły. Głos dla propozycji pani Sylwia Szczepanik. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, lożo mędrców, oponenci oraz droga publiczność. Jak powiedział mówca pierwszy, debatujemy dziś nad tezą posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność, z czym ja i moja drużyna oczywiście się zgadzamy. W mojej wypowiedzi chciałabym poruszyć temat działalności organizacji Lekarzy bez Granic, temat systemów wczesnego ostrzegania oraz przybliżyć historię rotmistrza Witolda Pileckiego. Argumentem godnym uwagi jest działalność Międzynarodowej Organizacji Lekarzy bez Granic, która dostarcza opiekę medyczną zarówno w przypadkach nagłych, takich jak epidemie lub konflikty zbrojne, jak i w przypadkach endemii, jaką jest malaria. Działają w szczególności w krajach trzeciego świata oraz w krajach ogarniętych konfliktem zbrojnym. Organizacja powstała w wierze, że wszyscy ludzie mają prawo do posiadania opieki medycznej, a prawo to jest ważniejsze niż granice prawne. Wiedza i umiejętności, które posiadają, budzą w nich etyczną odpowiedzialność za życie i zdrowie ludzi, którzy nie otrzymają pomocy z innych rąk, a sami sobie nie są w stanie pomóc. Kolejnym argumentem jest system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. W ostatnim czasie wszyscy słyszeliśmy w radio i telewizji, ostrzeżenia o nadciągających deszczach, a co za tym idzie powodziach. Służby na podstawie informacji ze stacji meteorologicznych, na podstawie doświadczenia i wiedzy zebranej podczas poprzednich powodzi mogły z odpowiednim wyprzedzeniem, w tym wypadku tygodniowym, informować nas o zagrożeniach. Zachęcały do zabezpieczenia swojego dobytku i do przygotowania się do nadciągającego niebezpieczeństwa. Mimo że w południowej części naszego powiatu fala była dość wysoka, nie wyrządziła takich szkód jak powódź z 2010 roku lub powódź z 1997 roku. Wiedza, którą służby ratunkowe posiadały, pociągnęła za sobą etyczną odpowiedzialność do informowania społeczeństwa o nadciągającym zagrożeniu. Na końcu chciałabym przypomnieć historię rotmistrza Witolda Pileckiego. 25 maja upamiętnialiśmy jego 66. rocznicę śmierci.
Bohater polskiego podziemia, który zasłynął tym, że dobrowolnie dostał się do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Jego celem była organizacja wewnętrznego ruchu oporu w obozie oraz zgromadzenie rzetelnych i wiarygodnych informacji na temat zbrodni popełnianych przez hitlerowców. Po ponad 2-letnim pobycie w obozie udało mu się z niego wydostać. Stworzył tak zwane raporty Pileckiego, które stanowiły pierwszy na świecie dokument opisujący Holokaust. Niestety, po wojnie władze Polski Ludowej skazały go na karę śmierci. Podsumowując, wiedza pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność, o czym świadczy działalność Lekarzy bez Granic, Służb Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach oraz historia Witolda Pileckiego. Czy są jakieś pytania? Proszę. Przepraszam, bo chyba nie zrozumiałem, w jaki sposób historia rotmistrza Pileckiego przedstawia się do tezy naszej debaty, ponieważ przecież nie wiedza pociągnęła go do odpowiedzialności za kogokolwiek, prawda? Tak, już wyjaśniam. To jest związane tylko i wyłącznie z jego sumieniem czy poglądami. Już wyjaśniam. Z historii wiemy, że alianci nie chcieli pomóc Polsce, dlatego że nie wiedzieli dokładnie, co się dzieje. Właśnie nie wiedzieli, co dzieje się w obozach koncentracyjnych. Polacy, którzy mieszkali wokół Oświęcimia, doskonale wiedzieli, o co chodzi. Rotmistrz Witold Pilecki pragnął, aby właśnie te rzetelne informacje dotarły do aliantów po to, by mieli dowód na to, że dzieje się coś złego i by mogli nam pomóc. Ale niech Pani zwróci uwagę na to, że jednak to było związane z jego poglądami, a nie wiedzą. Rotmistrz Pilecki, zanim pojechał do Auschwitz, nie miał pojęcia dokładnie, co się tam dzieje. Tak samo jak cała reszta świata. My w tej chwili faktycznie wiemy, co się działo w Auschwitz, ale mogę zapewnić Panią, że te informacje były tak bardzo chronione, że mieszkańcy, którzy mieszkali nawet w Oświęcimiu poza obozem, nie mieli pojęcia, co się tam dzieje. Dziękuję bardzo. Włącznie z osobami przebywającymi. Nie zgadzam się z nimi i pragnę poprzeć swoje stanowisko, przytaczając życiorys polskiego pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Jeżeli pan mówi dzisiaj, że pułkownik Kukliński był postacią kontrowersyjną, dlatego że walczył z totalitarnym systemem i w związku tym zadajemy sobie pytanie, pułkownik Kukliński, bohater czy zdrajca? To równie dobrze możemy zadać pytanie o solidarność. Solidarność. Również tak jak pułkownik Kukliński walczyła z totalitarnym systemem. I co? Zadajemy pytanie. Solidarność. Bohaterowie czy zdrajcy? Są to słowa Patryka Jaki. Ryszard Kukliński, pseudonim Jack Strong, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, zastępca szefa rządu operacyjnego sztabu generalnego w PRL-u, tajny współpracownik CIA, przede wszystkim człowiek, który przez wiedzę, którą posiadał oraz pozycję społeczną pomógł zapobiec III wojnie światowej. Kukliński zaplątał się w paradoksie etycznym, co sprawia, że bez względu na swój wybór zachowałby się nieetycznie. I w imię etyki, dlatego bez względu na to, jaką wybrał możliwość, nie można pociągnąć go
do etycznej odpowiedzialności. Pomimo to w 1972 roku podczas podróży do Europy Zachodniej, narażając życie swoje i swoje rodziny, skontaktował się z amerykańską agencją wywiadowczą. Wtedy właśnie rozpoczęła się ta współpraca. Współpraca, która, jak twierdzą niektórzy, pomogła znieść komunizm w Polsce. Przez 8 lat Okliński skopiował 40 tysięcy stron dokumentów dotyczących PRL-u, ZSRR i Układu Warszawskiego. Dokumenty te dotyczyły m.in. planów ZSRR użycia broni nuklearnych, danych technicznych, najnowszych sowieckich broni. Kukliński, przekazując te dokumenty, swoją wiedzę Amerykanom, narażał siebie samego i swoją rodzinę, ponieważ pomagając amerykańskiej agencji wywiadowczej, złamał przysięgę, którą składał swojej ojczyźnie, którą składał Polsce. Teraz pragnę przytoczyć słowa Ryszarda Kuklińskiego. W latach okupacji byłem małym chłopcem, ale dobrze zapamiętałem i nosiłem w głębi swej duszy hasło wyhaftowane przez kobiety gdańskie na sztandarze, który podziemnymi szlakami dotrzeć miał do dywizjonu polskich lotników na ziemi brytyjskiej. Miłość żąda ofiary. Kiedy w Ludowym Wojsku Polskim zaczęto odbierać mi wiarę i przekonania, które wyniosłem z mojego skromnego domu, ze szkoły, z kościoła. Dziękuję. Do tego hasła dodałem jeszcze jedno słowo. Miłość żąda ofiary i wierności. Wierności dla jednego Boga i jednej ojczyzny, Polski. Dzisiejsza piękna uroczystość, honorowe obywatelstwo królewskiego miasta Krakowa, które od dzieciństwa jawiło mi się jako serce i dusza Polski, utwierdza mnie w przekonaniu, że był to właściwy wybór. Pragnę powtórzyć. Kukliński zaplątał się w paradoksie etycznym, czegokolwiek nie zrobiłby w tamtym czasie i tak nie byłoby w 100% dla niego dobra. Mam nadzieję, że ten argument przekonał Państwa co do słuszności tezy, a teraz proszę o pytania. To zbiór poglądów artystycznych dla dawnej grupy społecznej. Grupa społeczna, do której należał Ryszard Kubliński, walczyła o wolność. Przez niego podniosła etyczną odpowiedzialność, jaką było przekazanie wiedzy przeciwko komunizmowi. Ale Ryszard. Nie należał do takiej grupy, dlatego że on na własną odpowiedzialność skonsultował się z amerykańskim rządem w 1972 roku. Proszę. Więc poczuł się do etycznej odpowiedzialności. Proszę. Tomek. Moja koleżanka przedstawiła Państwu najlepszy przykład na tak zwany etyczny paradoks. Ryszard Kukliński nie posunął się do udzielenia wiedzy CIA poprzez wiedzę, jaką posiadał, nie tylko, ponieważ był w etycznym paradoksie. Zarówno łamiąc przysięgę, zachował się nieetycznie, jak i gdyby nie podał tych informacji CIA, on posłużył się tak zwanym złotym środkiem, o którym mówił Arystoteles. To sprowadziło do tego, że Ryszard Kukliński udzielił informacji CIA. Dziękuję. Czas na wypowiedź kolejnego mówcy zespołu propozycji, pan Arkadiusz Słowik. Panie Marszałku, szanowna Pani Sekretarz, szanowna Loża Mędrców, szanowni oponenci, szanowna publiczności, dzień dobry. Będąc trzecim mówcą ze strony propozycji, chciałbym przytoczyć kolejne argumenty, które będą popierały dzisiejszą tezę. Posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. W mojej mowie chciałbym zawrzeć takie argumenty jak przepisy BHP, jak przepisy ruchu drogowego oraz sztukę budowlaną. Na każdym stanowisku pracy, jak i
przyjdzie nam pracować, będzie nas obowiązywała bezpieczeństwo i higiena pracy. Jednak chciałbym się skupić na tych zawodach, których minimalne nieprzestrzeganie przepisów BHP może doprowadzić do ciężkiego wypadku, a nawet do śmierci. Takim zawodem niewątpliwie jest górnik. Jako że posiadam w swojej rodzinie kilku górników, chciałem się zapytać i przedstawić ich poglądy, jak to jest z przepisami BHP w kopalniach. Otóż raz w roku górnicy mają organizowane szkolenie BHP, na którym dostarczana jest im wiedza, którą potem muszą wykorzystać w pracy pod ziemią. Jeżeli nie dostosują się do tej wiedzy i stanie się jakaś krzywda tym kolegom, będą musieli ponieść etyczną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów. Jako że jestem już technikiem budownictwa, moja wiedza na temat fachu budowlanego pociąga mnie do etycznej odpowiedzialności. Ponieważ podejmując się pewnej pracy, muszę ją wykonać. Muszę wiedzieć, że jestem w stanie ją wykonać. Dlatego moja etyczna odpowiedzialność jest w tym, żeby przyjąć taką pracę, którą będę w stanie wykonać. 162 090. Dziękuję. To duża liczba. Właśnie tyle osób w ubiegłym roku złapała policja, a byli oni w stanie nietrzeźwości. Jednak jest i dużo więcej osób, którzy nie zostali złapani na tym czynie. Jednak ci, którzy zostali złapani, zostali pociągnięci do etycznej odpowiedzialności przez sankcje karne. Natomiast ci, którzy spowodowali wypadek, a odjechali z miejsca zbrodni, też są etycznie odpowiedzialni przed samym sobą. Przytoczone przeze mnie argumenty jak BHP, sztuka budowlana oraz przepisy drogowe potwierdzają dzisiejszą tezę: posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. Proszę o pytania. Proszę. Etycznej za jazdę pod wpływem alkoholu. Otóż to jest odpowiedzialność karna, jeżeli można dostać karę od policji za jazdę pod alkoholu. Ale czy pan sam przed sobą też nie będzie za to odpowiedzialny? No to już zależy od mojej osobistej, od moich osobistych poglądów. Tak? Tak, a jeżeli zabił pan człowieka? No, jeżeli bym zabił, ale jeżeli bym pojechał pod wpływem alkoholu. Proszę pana, dał pan przykład przepisów BHP, czyli jeśli ktoś nie zna przepisów BHP, prawda, to zagraża w kopalni i powinien ponosić etyczną odpowiedzialność, prawda? Tak, ale jeszcze chciałem zauważyć... Ale niech pan zwróci uwagę, że nie przesądza o tym wiedza, tylko potrzeba bezpieczeństwa, to samo jest na drodze. Proszę pana, nie udzieliłem panu głosu, to dopiero pan sam stał. A Marcin, proszę. Bardzo, przepraszam. Dobrze. Potrzeba bezpieczeństwa wiąże się z tym, że jest wiedza, że wypadki zdarzają się w kopalni. Dziękuję. Głos po stronie opozycji, pan Tomasz Sochałowski. Szanowny panie marszałku, loże mędrców, propozycją publiczności. W swojej przemowie, podobnie jak reszta mojej grupy, będę chciał państwu udowodnić, że teza posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność jest całkowicie niesłuszna. By to uczynić, postaram się przytoczyć państwu kilka argumentów. Po pierwsze, czy wiedza zobowiązuje jednostkę do czegokolwiek? Jeśli tak, proszę.
wiedza, jeżeli człowiek pisze książkę, posiada jakąś wiedzę, pisząc książkę, czuje się odpowiedzialny za treść tej książki, więc to, co pan powiedział, jest nieprawdą. Ja się zadałem tylko pytanie retoryczne, a... Odpowiedzi. Niech pan poczyta sobie na przykład ballady Leśmiana, w których Leśmian posługuje się różnymi obrazami, które nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, nie służą do interpretacji. Po prostu to była wizja samego artysty. Dobrze, dziękuję. Czy wiedza zobowiązuje człowieka do czegokolwiek? Jeśli tak, no to w jaki sposób? Jednym z przykładowych powodów czy argumentów drugiej strony może zobowiązywać do narzucania jej innych, ponieważ jest lepsza, doskonalsza wiedza czy poglądy, religia. Mieliśmy wiele takich sytuacji w historii, jak na przykład krucjaty, gdzie katolicy w średniowieczu byli przekonani o słuszności swojej wiedzy i starali się przemocą do niej niewiernych nawrócić, prawda? To poza tym powinniśmy się zastanowić, jak bardzo to opóźniło nasz rozwój cywilizacyjny, jak poprzez niewiedzę i próbując do swojej wiedzy przekonywać, na przykład negowaliśmy teorię ewolucji, czy broniliśmy teorię geocentryzmu, prawda? Każdy na tej sali, myślę, dałby radę przedstawić jeszcze kilka takich argumentów. Po drugie, już zauważyli starożytni filozofowie jak Arystoteles czy Sokrates, że człowiek etycznie jest zobowiązany do doskonalenia samego siebie. Każdy człowiek ma indywidualną duszę, a to sprawia, że jest zobowiązany do szerzenia własnego intelektu. Indywidualizm ludzki sprawia, że żaden człowiek nie będzie w stanie do końca zrozumieć drugiego człowieka. I poprzez to człowiek powinien posługiwać się złotym środkiem, a narzucanie komukolwiek woli, czy ponoszenie odpowiedzialności za drugiego człowieka, czy za jego niewiedzę, prawda, jest uderza w jego podmiotowość, jego wolność. Dlatego też ten człowiek odpowiedzialności nie posiada. Trzecim moim argumentem jest to, że nie tylko sama wiedza zobowiązuje do odpowiedzialności etycznej. Przykładem tego są na przykład rozprawy sądowe, gdzie przestępstwo zostało popełnione w afekcie. Do odpowiedzialności etycznej, mogą nas tak samo usprawiedliwić emocje, jakie akurat mamy, tak jak ja teraz. Dlatego mamy wiele przykładów na to, że czyny popełnione w afekcie czasami są usprawiedliwiane właśnie poprzez emocje. Jakieś pytanie jeszcze? Proszę. Znaczy, ja chciałam tylko potwierdzenie, że na ten czas, gdy aktualny były krucjaty, to znaczy w średniowieczu... Jeszcze raz to nie usłyszałem. Pani mogę powtórzyć. Okej. Okay. Wiedza, którą ludzie posiadali w średniowieczu, była dla nich na ten czas aktualna. Więc czuli się za nią odpowiedzialni wtedy. Oni nie wiedzieli, jak ona się ewoluuje w przyszłości. No jak pani zauważyła, czuli się odpowiedzialni niesłusznie. Dla nich czuli się słusznie. Etyczną odpowiedzialnością zachowania spokoju na świecie w średniowieczu, w danym czasie, było negowanie teorii heliocentrycznej, czyli pozostawanie przy teorii tej drugiej. Heliocentrycznej, tak. Dziękuję bardzo. Ponieważ gdy ludzie się wtedy dowiedzieli, że jednak to, co twierdzi, jest nieprawdą, zapanowałaby anarchia i niepokój. Bo po prostu mogłoby nas tutaj nie być, bo mogliby się zabijać. Czy od tego czasu, żeby ludzie zrozumieli? Właśnie pan zwrócił uwagę,
że to nie wiedza o czymkolwiek sprawiła, że to takie odpowiedzialności się poczuwali. Plus, niech pan zwrócił uwagę na to, że znów posuwali się niesłusznie. Jak pan wie, za herezję była kara śmierci, prawda? Więc czy życie ludzkie nie jest warte tego, by do takiej odpowiedzialności się nie posuwać? Proszę, dziękuję. Zadaniem kolejnych mówców będzie próba podważenia argumentacji strony przeciwnej. W tej roli najpierw mówca czwarty zespołu propozycji, pan Maksymilian Kubiec. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, lożo mędrców, opozycjo, publiczności. Jak już wielokrotnie dzisiaj słyszeliśmy, zebraliśmy się tutaj, aby debatować nad tezą, która brzmi: posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. Jako członek zespołu propozycji, mówca czwarty, postaram się przedstawić państwu kontrargumenty odnoszące się do tego, co powiedziała strona opozycji, za pomocą których będę chciał państwa przekonać, że teza jest słuszna. Po pierwsze, odwołam się do słów mówczyni pierwszej. Powiedziała pani, że wiedza to informacja, tak? Zatem Einstein powiedział, że wiedza to nie informacja. Później, ja się tego nie jestem pewny, więc się dopytam tak samo. Czy nie jest powodem, czy mamy odpowiedzialność nie za wiedzę, tylko za czyny? Też tego pani powiedziała? Czy nie? To przepraszam. Ale co do tych pytań? Schodzenie po schodach. Mam wiedzę, jak schodzić po schodach, więc jestem etycznie odpowiedzialny, żeby swoje dziecko nauczyć, żeby ono też to wiedziało. A się nie połamało na przykład, jeśli nie będzie tego wiedziało. Stolica naszego państwa. Jako patriota jestem odpowiedzialny etycznie, żeby wiedzieć, jaka jest stolica naszego państwa. Tak samo tabliczka mnożenia. To, że ją znam, pomoże mi w przyszłej pracy, bo wtedy będę rzetelnie, etycznie wykonywał swoją pracę dzięki temu, tej znajomości, dzięki tej wiedzy. Teraz przejdę do tego, co powiedziała pani mówczyni druga, o Puklińskim. Powiedziała pani, że zdradził ojczyznę. Proszę pani, dla mnie ojczyzna to jest ziemia moich przodków, dziękuję na pytania, odpowiem później, a nie kraj, nie władza, która nią rządzi. Kukliński był Polakiem patriotą, a nie komunistą PRL-owskim. I dlatego, jako członek tej grupy społecznej, Polaków walczących, czuł się w odpowiedzialności, żeby donieść władzom amerykańskim o planach budowy bomby atomowej, bo wiedział, że gdyby tego nie zrobił, to prawdopodobnie doszłoby właśnie do trzeciej wojny światowej i zginęłyby nieliczone rzesze ludzi. To wtedy etyczna odpowiedzialność nakazała mu popełnić ten czyn, tą tak zwaną zdradę. Pan mówca trzeci odwoływał się do krucjan. No tak jak powiedziała moja koleżanka już, ludzie wtedy byli przekonani, że robią to w imię dobra, w imię Boga, ponieważ tam znajdował się grób Jezusa i ich wiedza ówczesna, w której Kościół i religia była u szczycie hierarchii wartości, nakazywała im, zgodnie z ich etyką, chrześcijańską etyką, aby odbić tą ziemię świętą i przywrócić ją na łono chrześcijańskie. Zresztą, jeśli już mówimy o krucjatach, to Jan Paweł II przeprosił, oficjalnie przeprosił za przelaną krew muzułmanów, zatem wiedza, że zdarzały się takie incydenty, w których ludzie ginęli przez to, że niektórzy nadinterpretowali Słowo Boże, pociągnęła Kościół przez osobę samego papieża, czy najwyższego dostojnika rzymskiego, do przeproszenia, wyrażenia skruchy. W tym wyrażała się jego etyczność. Co do przestępstw w afekcie, proszę pana, odpowiedzialność etyczna do przestępstw w afekcie jest taka sama, to odpowiedzialność karna może być mniejsza. Jak powiedział amerykański biolog Bruce Clark, ignorancja jest niebezpieczna, ale jeszcze bardziej niebezpieczna jest wiedza bez odpowiedzialności. Każdy człowiek, każdy posiada pewien zasób informacji, pewną wiedzę i za ten właśnie zasób jest odpowiedzialny etycznie. Ponieważ jeśli nie przed sobą, to przed innymi, przed społeczeństwem, w którym egzystuje, on go ocenia i pod kątem odpowiedzialności decyduje, czy postąpił etycznie, czy nie. Zatem teza, posiadanie wiedzy pociąga sobie etyczną odpowiedzialność, jest słuszna. Dziękuję. Proszę.
Proszę pana, jeśli pan uważa, że tylko wiedza na daną sprawę pociąga za sobą odpowiedzialność etyczną, a do etyki nie odnoszą się emocje czy zachowanie irracjonalne, to to świadczy tylko o pańskiej nieznajomości etyki. A jeśli chodzi o sprawę krucjat, to sam pan zauważył, że były niesłuszne, bo Jan Paweł II jednak za to przeprosił. Więc państwo sami sobie przeczycie. A jeśli chodzi o wypowiedź na temat pułkownika Kuklińskiego, oddam mikrofon koleżance, jeśli mogę, tak? Więc tak, papież przeprosił, ponieważ ze względu na obecną wiedzę już było wiadomo, że to było złe i poczuł się do odpowiedzialności. Ta wiedza, że kiedyś był popełniony zbrodnie, nakazała mu przeprosić. Wówczas, w średniowieczu, jak powiedzieliśmy, była inna wiedza, inne przekonanie, inne zasady etyczności i wtedy to było zgodne z ówczesną etyką. A co do tego, że emocje wpływają na etykę, proszę pana, jeśli etyka mówi nie zabijaj, to czy ja to zrobię w złości, czy z zimnym wyrachowaniem, to jest to samo zabójstwo i tak samo wnoszę etyczną odpowiedzialność. Chciałabym zapytać, gdzie przez te 4 minuty, kiedy byłam, powiedziałam, że Ryszard Kukliński jest zdrajcą. Powiedziała pani, że zdradził ojczyznę. Czyli to jest zdrajcą. Jak zdradza ojczyznę, to jest zdrajcą. Nie powiedziałam, nie użyłam takich słów. Nie powiedziałam, że Ryszard Kukliński zdradził ojczyznę. Dziękuję. Bardzo rzeczowej, wymagającej argumentacji, która okazała się dla mnie nie lada wyzwaniem. Posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. Tak jak moja grupa, nie zgadzam się z tą tezą. Zastanówmy się, czy argumentacja przeciwników jest na pewno trafna. Na samym początku chciałabym sprostować pewną zaistniałą tutaj sytuację. Zacytował pan mówca numer jeden słowa z Biblii, które pochodzą z Księgi Królewskiej. Jest to Stary Testament, a jak wiemy, przypowieści są pisane, są to słowa opowiadane przez Jezusa pochodzące z Nowego Testamentu. Dziękuję. Pytanie po mojej wypowiedzi. Dobrze, proszę. Dobrze, jednak że to przypowieści jest. Jednakże przypowieści są to słowa pochodzące z Nowego Testamentu. Punkt sam numer jeden również podkreślił indywidualność, to, że każdy jest inny, a więc to niesie za sobą fakt, że odpowiadamy tylko i wyłącznie za siebie. Dziękuję. Pytania w mojej wypowiedzi. Jeśli wiedzę nie wykorzystam, to nie mogę ponieść odpowiedzialności, bo tak naprawdę nikt nie wie, o czym ja myślę, jaką mam wiedzę. Nie doszło do realizacji tego, co wiem, więc nie doszło do wykorzystania mojej wiedzy w praktyce, więc nie mogę ponieść za to odpowiedzialności. Mówczyni numer dwa powiedziała, że jest zapotrzebowanie na pomoc w krajach trzeciego świata, ale to, że jest zapotrzebowanie na pomoc, nie oznacza, że pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność, bo w takim wypadku tą etyczną odpowiedzialność pociągałaby do etycznej odpowiedzialności wszystkich, którzy mi pomagają, co to jest oczywiście sprawa sumienia. Powiedziała pani również, że lekarze stowarzyszeni w Związku Lekarzy Bez Granic sprzeciwiali się prawie ustanowionemu, ale zastanówmy się i trzeba to teraz podkreślić, że ci lekarze działali zgodnie z prawem, ponieważ prawo stanowione oparte jest na prawie etycznym, a prawo etyczne jako fundament ma prawo naturalne. Mówca numer 3 powiedział, że odniósł się do przepisów BHP i do Górnika. Ja chciałam jednak zaznaczyć, że to brak wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność,
bo jeśli ja bym weszła do kopalni i nie miałabym wiedzy, jak tam się zachowywać, no spowodowałabym jakieś zagrożenie, wtedy bym wyciągnęła, miałabym odpowiedzialność etyczną. Dziękuję za pytania po mojej wypowiedzi. Chciałam również podać przykład Marii Skłodowskiej-Curie, jak wiemy, narodowa postać, która wynalazła polon i rad. Czy ona ponosi odpowiedzialność etyczną za to, co wynalazła? Ona nie miała wiedzy, jak to zostanie wykorzystane w teraźniejszości. Ona nie może być odpowiedzialna za to, co wykryła. Tak naprawdę ona to wykryła dla dobra ludzi, a nie dlatego, żeby teraz ją pociągać do odpowiedzialności, że to jest złe. To, że jak to ludzie wykorzystali, to już jest sprawa ludzi, którzy tutaj są. Proszę. Jeśli chodzi o wiedzę, jeśli chodzi o Marię Curie-Skłodowską i jej wiedzę, może ma pani rację. Nie ona ponosi odpowiedzialność etyczną za to, co wymyśliła, za to, że wynalazła polon i rad. Ale ludzie, którzy go wykorzystują i wiedzą, jakie ma działanie, ponoszą tę etyczną odpowiedzialność. Ale myślę, że nie ponoszą etyczną odpowiedzialność dlatego, że wiedzą, jak można to wykorzystać, tylko dlatego, że to robią, albo jeśli to robią, czy nie, prawda? Ja się odniosę do tej kopalni. Powiedziała pani, że jak się pani wejdzie do kopalni, znając zasad, to nie będzie pani w stanie, ale posiadanie wiedzy o braku wiedzy o zasadach PHP w kopalni też jest wiedzą. Czyli ma pani odpowiedzialność jedyną, bo wchodzi pani tam, gdzie pani nie wie, jak się zachować. Mam nadzieję, że próbą obalenia argumentów udało mi się przekonać państwa do niezgodności z tezą dzisiejszej debaty, która brzmi: posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. Dziękuję. Dziękuję. Czas na wypowiedzi doradców. Te wypowiedzi mają limit dwuminutowy. I tak proszę, aby głos zabrała mówczyni propozycji pani Iwona Mleczko. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, droga lożomęców, oponenci, droga publiczność. Tezą naszej debaty są słowa: posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. Wraz z grupą propozycji zgadzamy się z nią, a swoimi argumentami mam zamiar przekonać państwa co do jej słuszności. Aborcja to zabieg przerwania ciąży. To bezpośrednie i świadome zabójstwo. Wedle dekalogu, według podstawowych zasad życia, morderstwo jest niedopuszczalne. Zwolennicy aborcji mawiają, że parę komórek to nie człowiek. Lecz zgodnie z powiedzeniem, co jest zrodzone z człowieka, jest człowiekiem. I tak jak embrion kota jest kotem, a embrion psa jest psem, tak embrion ludzki jest człowiekiem. Tą etyczną odpowiedzialnością i konsekwencją dla psychiki w przypadku aborcji jest syndrom poaborcyjny. Tendencje samobójcze, ból i uczucie pustki, wyrzuty sumienia, depresje to konsekwencje. Zatem posiadanie wiedzy o tym, że zabito dziecko, pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność w postaci syndromu poaborcyjnego. Kolejnym argumentem jest zdjęcie Kevina Cartera, które przedstawia wygłodniałą sudańską dziewczynkę, za którą składa się sen. Carter czekał, aż sen rozłoży skrzydła i będzie chciał zaatakować. Jednak po 20 minutach Carter nie wytrzymuje napięcia i robi mniej efektywną fotografię niż planował. Carter przegania stwora i odchodzi, a dziewczynka rusza w swoją stronę. Zdawał sobie sprawę, że po drodze czekają wiele niebezpieczeństw, gdyż jest słaba, a mimo to zostawił ją i nie odprowadził do punktu żywnościowego. Wiedza, że jej nie pomógł, wywołała u niego wyrzuty sumienia, które są głosem etyczności każdego człowieka. W konsekwencji popełnił samobójstwo. Proszę o pytania.
chciałabym taką informację. Pani cały czas przedstawia skutki posiadania wiedzy, a nie biorania za nie odpowiedzialności. Dziękuję. Ale właśnie o tym mówi teza. Wiedza pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. Wiedza, zabicie dziecka pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność, czyli syndrom poaborcyjny. Bardzo proszę, mówca czwarty. Wyrzuty sumienia są niczym innym jak głosem etyki, więc skoro etyka tam mówi, że to odrobi, jak w przypadku Cartera, że popełni samobójstwo, to to zrobili źle, więc nie... Dziękuję. Doradca zespołu opozycji, pan Michał Orszulak. Marszałku, pani sekretarz, dobrze. Jak już mówiliśmy, nie zgadzamy się z tezą, że posiadanie wiedzy pociąga za sobą odpowiedzialność etyczną. Zauważmy, że w życiu każdy ma do wykonania jakieś zadania. I często są one niezgodne z własnymi przekonaniami i powodują wewnętrzne konflikty na tle emocjonalne. Nie zawsze posiadane przez nas informacje, czyli nasza wiedza na jakiś temat, zobowiązują nas, czy też obligują nas do ponoszenia za nią odpowiedzialności etycznej. Wiele zawodów związanych jest z posiadaniem pewnych informacji, często są to poufne informacje i nie mogą zostać ujawnione z powodu przestrzegania przez właśnie wykonawców zawodów etyki zawodowej. Dobrym przykładem zastosowania tej zasady jest zawód adwokata. Ma on obowiązek ochrony swojego klienta i działania na jego korzyść. Nie może ujawniać informacji, które mogą zaszkodzić bronionemu. Nawet jeżeli adwokat wie, że osoba oskarżona jest winna, że popełniła przestępstwo, musi działać na jego korzyść, musi go bronić. I zobowiązuje do tego adwokata nie tylko etyka zawodowa, ale również kodeks etyki adwokackiej, który został ustanowiony właśnie poprzez obiektywne spojrzenie na zawód adwokata i w oparciu o zasady etyki. Pokazuje to, że adwokat nie ponosi etycznej odpowiedzialności za wiedzę, którą posiada na temat swojego klienta. Kolejnym przykładem profesji, który chciałbym użyć, jest zawód lekarza. Jego etyka zawodowa nakazuje mu udzielania pomocy medycznej każdemu, kto tego potrzebuje. Każdemu, bez względu na to, jakim jest człowiekiem. Jeżeli ktoś jest na przykład przestępcą, jeżeli jest zagrożeniem dla środowiska, dla otoczenia, dla ludzi, lekarz też musi mu pomóc. Nakazuje mu tego etyka zawodowa. I nawet jeżeli jego wewnętrzne odczucia mówią, żeby nie pomagać komuś, kto zaszkodził dużej liczbie osób i jeszcze może zaszkodzić, lekarz musi mu pomóc. Mówi o tym kodeks etyki lekarskiej w artykule numer 3. Na pytanie odpowiem po skończeniu umowy. Jeszcze jednym zawodzie chciałbym wspomnieć. Jest to zawód żołnierza. Żołnierz zawsze musi wykonywać rozkazy, które dostaje od ludzi, którym podlega. Często są to rozkazy niezgodne z sumieniem, niezgodne z etyką osobistą, ludzką. Czasami musi strzelać do ludzi i mimo, że wie, czym to grozi, grozi to zabiciem drugiego człowieka, musi to wykonać, musi to robić w imię wyższe, w imię ojczyzny. I... Proszę przejść do pytań. Dobrze, w razie proszę pytania. Ja odnośnie lekarza i tego, że musi udzielić pomocy. Pomyślmy. Do szpitala trafia świadek Jehowy. Świadkowie potrzebują przetoczenia krwi. Świadkowie Jehowy nie zgadzają się na przetoczenie krwi. Czy lekarz ponosi etyczną odpowiedzialność za to, że nie może udzielić mu? Ponosi ją. Nie ponosi. Lekarz może mu udzielić tej pomocy. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego wiarę, za jego przekonania. Dziękuję. A on ponosi odpowiedzialność za swój zawód i swoją osobę. Dziękuję. Proszę Państwa, chciałbym przypomnieć o jednej zasadzie. Otóż jeśli
mówca zgłasza chęć zadania pytania i wtedy uzyskuje odpowiedź, to następna jego wypowiedź także podlega konieczności zgłoszenia i udzielenia głosu. Nie udziela się głosu na polemikę, tylko na zadanie pytania lub informacji. Kolejny doradca zespołu propozycji, pan Marcin Szablowski. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, szanowne Loże Mędrców, opozycji oraz wy, szanowna publiczności, dzień dobry. Przenieśmy się do 2006 roku. Afera Calciopoli. Jest to afera, która polega na sprzedawaniu i ustawianiu meczy przez zespoły z Serie A włoskiej ligi piłki nożnej. 36. kolejka. Juventus Turyn ma być liderem. Oni wiedzą, że będą liderem, ponieważ we wcześniejszych meczach wybierali sobie sędziów, którzy będą ich sędziowali pod ich dyktando. Oni ponosili wiedzę. Wiedzieli, że awans w grze będą mieli mistrza i ponieśli za to odpowiedzialność karną, kiedy afera wyszła na jaw, spadkiem do Serie B oraz utracili otrzymane mistrzostwo w 2006 roku. Drugim argumentem będzie zbliżający się mundial w Brazylii w 2014 roku. Pociąga on ze sobą wiele niebezpieczeństw, które wiążą się z przestępczością i biedą panującą w Brazylii. Wczoraj czytając gazetę przeczytałem nagłówek. Przed mistrzostwami świata Brazylia chce wprowadzić armię do faweli Rio de Janeiro w wyniku ostatnich wydarzeń i zamachów na mieszkańców Brazylii. Wiedza organizatorów mistrzostw świata pociąga ich odpowiedzialność etyczną za to, żeby zapewnić bezpieczeństwo kibicom i turystom, którzy przybywają do ich kraju na te mistrzostwa. Sergio Cabral, gubernator stanu Rio, zwrócił się o pomoc i wzmocnienie baz policyjnych, podejrzewając, że za atakami stoi największy gang w Brazylii, Komando Vermelho. Organizatorzy cały czas starają się, żeby bezpieczeństwo było jak najlepsze. Organizują kampanię. Mają tą wiedzę i odczuwają etyczną odpowiedzialność za wszystkich, którzy przybywają do ich kraju. Ostatnim argumentem będą kampanie przeciwko rasizmowi. Na pewno część z Państwa widziała reklamy, gdzie piłkarze mówią no to racism, podkreślając, że zgodnie z zasadami etycznymi wszyscy ludzie są równi. Według zasady, że wszyscy ludzie są równi, rasizm jest sprzeczny z zasadami etyki. Mam nadzieję, że kampanie przeciwko rasizmowi, zbliżający się mundial i będąca tam przestępczość oraz afera Calciopoli przekonują Państwa do tezy, posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. Teraz proszę. Bardzo. Mówił pan dużo o aferze Calciopoli i o ustawianiu meczów przez Juventus, przez inne drużyny, tak? Otóż proszę pana, nie znaleziono żadnych dowodów na to, że mecze były ustawione. Zarówno Luciano Moggi, główna postać afery, zarówno sędziowie, którzy rzekomo mieli te mecze ustawiać i kibice, piłkarze Juventusu, czy też innych klubów twierdzą, że wcale meczów nie ustawiali. Przypominam, że afera wybuchła w lipcu i musiała być wszystkie sprawy, wszystkie procesy musiały być zakończone, cały proces do rozpoczęcia nowego sezonu, czyli jeszcze w sierpniu musiał być zakończony proces. To jest zbyt krótki czas, by tak wielką aferę zbadać dokładnie. Poza tym, po kilku latach, w 2011 roku, prokuratura federalna powiedziała, że sprawa nie została dokładnie przebadana. Co więcej, wyroki zostały skazane na podstawie nagrań z monitoringu dotyczących spotkania Luciana Moggiego z sędziami, natomiast nie było żadnych dowodów dźwiękowych na to, o czym oni rozmawiali, na to, że mecze były ustawiane. Zarówno Luciano Moggi, tak jak mówię, piłkarze, którzy wtedy grali, wszyscy twierdzą, żeby ich nie widzieli. Sędziowie, którzy mieli te mecze ustawiać również. Więc to nie było dowodów na to, że faktycznie była wina, że w ogóle ta afera ma jakikolwiek sens. Wie pan co, ja od razu odniosę się do tego, co pan powiedział na końcu. Jeżeli na przykład pan ściąga na sprawdzianie i pana złapią, to też przyzna się pan do tego? Z tego, co pan mówił na początku, to nie wiem, skąd pan ma te dane, bo ja wczoraj na stronie Federacji Włoskiej wyczytałem. Jak się później okazało, wymieniony wcześniej klub, czyli Juventus Turyn, wybierał sobie korzystnych dla siebie sędziów w wybranych spotkaniach. Dziękuję. Pani Karolina.
Jastrusz. Szanowny Panie Marszałku, droga Pani Sekretarz, propozycjo, czcigodna Loża Mędrców, zgromadzona publiczność. Tak jak pozostali członkowie zespołu opozycji, twierdzę, że wiedza nie zawsze pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. Weźmy pod uwagę zawód dziennikarza. Obowiązuje go kodeks etyki dziennikarskiej, który wyznacza standardy, wartości oraz rodzaje odpowiedzialności dziennikarskiej. Zakłada on, że dziennikarz powinien przede wszystkim zbierać informacje w etyczny sposób i rzetelnie oraz obiektywnie je przekazywać. Zawód ten jest formą służby publicznej, dlatego można powiedzieć, że dziennikarz powinien czuć się uprawniony do niezwłocznego uzyskania i przekazania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na dziennikarzach spoczywa wielka odpowiedzialność za przekaz, jaki kierują do odbiorców. Nie mogą jednak brać odpowiedzialności za to, jakie skutki wywołają przekazane przez nich treści. Nie mają oni wpływu na przykład na niepokoje społeczne wywołane ich reportażem lub na to, w jakim celu ktoś inny wykorzysta przekazaną przez nich informację. Dlatego nie można powiedzieć, że posiadana i przekazywana przez nich wiedza pociąga ich do etycznej odpowiedzialności. Niektórzy być może zauważą, że dziennikarz nie powinien ujawniać treści wywołujących kontrowersje. Ale czy nie na tym polega zawód dziennikarza, by przekazywać społeczeństwu istotne dla niego informacje? Czy są jakieś pytania? Słucham. Dziennikarze, tak, to co oni powiedzą, to nie mają odpowiedzialności za to, co się stanie, ale oni wiedzą, że publiczne przekazywanie informacji wiąże się z pewną odpowiedzialnością, bo jeśli to zrobią w niewłaściwy sposób, to może to jednak skłonić pewną grupę społeczną do niewłaściwych zachowań i za to będą mieli odpowiedzialność. Tak, ma pan rację. Z tym, że ja tutaj mówię o tym... Powołałam się na kodeks etyki dziennikarskiej, który zakłada, narzuca gdyby dziennikarzom to, że muszą oni przekazywać informacje przez nich uzyskane w sposób obiektywny. Jeżeli, tak jak pan zauważył, przekażą je nieprawidłowo, czyli tak można powiedzieć nieobiektywnie, wówczas nie jest to dziennikarstwo, lecz publicystyka, a tu nie ma znaku równości. Dziękuję. Doradca trzeci zespołu propozycji, pan Łukasz Ćwęka. Szanowny Panie Marszałku, droga Pani Sekretarz, Szanowna Loża Mędrców, opozycjo oraz publiczności. Nasza dzisiejsza teza brzmi: posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. Moim zadaniem jako doradcy trzeciego propozycji jest przedstawienie kolejnych argumentów potwierdzających tę tezę. W roku 1900 austriacki przedsiębiorca Ludwig Hallstedt stworzył eternit, materiał wykorzystywany jako pokrycie dla wody. Jego zaletami była ognioodporność, izolacja termiczna, a przede wszystkim niskie koszty produkcji. W Polsce lata 60. i 70. ubiegłego wieku to prawdziwa dominacja eternitu na polskich budowach. Nic dziwnego, gdyż był on 4 razy tańszy od blachy i 5 razy tańszy od dachówki. W tym wszystkim był jednak haczyk. W skład eternitu wchodził niezwykle niebezpieczny azbest. O szkodliwości azbestu mówią francuskie badania z roku 1910, wpisane na listę Światowej Organizacji Zdrowia i uznane za rakotwórczy. Wspólnota Europejska 27 lipca 1976 roku wydała pierwszą dyrektywę zakazującą handlu wyrobami zawierającymi azbest. Rząd polski posiadał wiedzę o szkodliwości azbestu i jest etycznie odpowiedzialny za opieszałość w działaniach. Na pytania odpowiem po mojej wypowiedzi. Bo zakaz stosowania azbestu został wydany dopiero w roku 1997.
to 20 lat później niż dyrektywa Wspólnoty Europejskiej. Rządzący dysponowali również wiedzą, ale nie podzielili się z nią ze społeczeństwem, więc są też odpowiedzialni za śmierć swoich rodaków. Szacuje się, że w zachodniej Europie przez okres stosowania azbestu umarło do tej pory 250 tysięcy osób. Niestety dane szacunkowe nie mówią nic o Polsce, ale biorąc pod uwagę fakt, że azbest był tu dozwolonym i powszechnie stosowanym materiałem budowlanym 20 lat dłużej niż w Europie, liczba zgonów spowodowanych azbestem na pewno musi być wysoka. W tym czasie zmieniały się ustroje polityczne, partie rządzące, zmieniali się ludzie. Jednak mimo różnic, jakie je dzieliły, jedna rzecz łączyła, spoiwem była etyczna odpowiedzialność, spoiwem była etyczna odpowiedzialność za posiadaną wiedzę o szkodliwości azbestu i o skutkach jego działania. Teraz poproszę o pytania. Proszę Państwa, no tutaj mamy kolejny przykład na to, że Państwo nie odnosicie się do wiedzy, tylko do czynów. Nie pociągało etycznej odpowiedzialności wiedza na temat szkodliwości azbestu, tylko jego użycie na budowie, tak? To samo jest z przykładem dziecka pozostawionego. Przecież nie popełnił samobójstwa ten fotograf ze względu na to, że wiedział o tym, że to dziecko zostawił, tylko że to dziecko zostawił. Gdyby tego dziecka nie zostawił, wtedy by samobójstwa najprawdopodobniej nie popełnił. Dziękuję. Nie zgodzę się z panem. Od roku 1910 po opublikowaniu francuskich badań wiemy, że azbest jest szkodliwy, więc dlaczego w latach 60. czy 70. on dalej był stosowany na budowach? Dlaczego dopiero w 1997 roku Polska wprowadziła zakaz używania azbestu? Miała wiedzę od 1910 roku, ale jej nie używała. Jest teraz etycznie odpowiedzialna za to, co się dzieje, za to, że ludzie umierali. Dziękuję. Doradca zespołu opozycji, pan Szymon Siernik. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, loży mędrców, oponenci i wy, droga publiczności. Jak już wspomnieli moi poprzednicy, wiedza nie zawsze pociąga do odpowiedzialności etycznej. Podam teraz państwu prosty przykład, który w klarowny sposób pokaże, iż teza nie jest prawdziwa. Proszę państwa, marzeniem ludzi od zawsze był lot w przestworze. Chyba wszyscy znamy mit o Ikarze. Już w starożytnej Grecji rozważano pierwszy lot człowieka przez morze. Lot ten Ikar rozumiał jako ucieleśnienie wolności. Od wieków ludzie próbowali skonstruować maszynę, która da tę wolność. 17 grudnia 1903 roku w Karolinie Północnej wystartował pierwszy samolot silnikowy. Był to projekt dwóch braci, Orwilla i Wilbura Wright. Ideą nie była tylko chęć zaznania wolności, ale i pomoc ludziom w codziennym życiu poprzez ułatwienie im podróżowania czy transportowania różnych towarów. Bracia Wright nie przypuszczali natomiast, że parę lat później wynalazek ten będzie wykorzystywany na frontach II wojny światowej. Dzieło odzwierciedlające wspaniałą ideę stało się jej zaprzeczeniem. Śmiercionośnym narzędziem, zrzucającym bomby, niosącym zagładę tysiącom istnień. Proszę państwa, czy bracia Wright ponoszą za to odpowiedzialność etyczną? Na pewno nie. Przecież nie mieli oni wpływu na to, w jakim celu ktoś inny wykorzysta ich wynalazek. Zgromadzeni, mam nadzieję, że przedstawiony przeze mnie przykład utwierdził państwa w przekonaniu co do niesłuszności tezy. Dziękuję, proszę. To bracia Wright, tak. Oni nie mają odpowiedzialności za drugą wojnę światową, ale mieli wiedzę, jak zrobić, zatem ich odpowiedzialność też polegała na to, żeby dobrze zrobić, żeby samolot się nie rozpadł.
Ale ja nie powiedziałem, że... Proszę pana, przykro mi jest, ponieważ nie słuchał mnie pan uważnie. Nie powiedziałem, że bracia Wright ponoszą odpowiedzialność za II wojnę światową. Świeca drogę do niebios. Jest naszym przyjacielem na pustyni, naszym towarzyszem w pustce, naszym przyjacielem w samotności. Wiedzie nas do szczęścia, podtrzymuje w biedzie. Jest ozdobą wśród przyjaciół i zbroją pośród wrogów. Tym cytatem chciałbym rozpocząć moją wypowiedź podsumowującą argumenty mojej drużyny popierające dzisiejszą tezę. Jak wspomniał mówca pierwszy, posiadanie wiedzy to zdobycie informacji osadzonych w odpowiednim kontekście. Etyczna odpowiedzialność daje nam możliwość podjęcia lub zaniechania działań według systemu postrzegania. To rozróżnianie wartości dobra i zła wobec człowieka. A więc etyka jest również poniekąd wiedzą o tym, jak w danym momencie mamy postąpić. Owe zachowanie jest etyczną odpowiedzialnością. Zdobywając wiedzę od najmłodszych lat, jesteśmy świadomi swoich ułomności i braku nieskazitelności swojego własnego sumienia. Etyka dotyczy naszej sfery umysłowej i daje nam możliwość spojrzenia na sytuację pod kątem tego, jak mamy się zachować. Czy będzie to dobre, czy złe. Mamy wybór, który będzie obciążony właśnie etyczną odpowiedzialnością. Jeszcze przed dokonaniem tego wyboru, gdyż mamy pełną świadomość naszego czynu. Mówczyni druga wspomniała o lekarzach bez granic. Osoba, które mając wiedzę o tym, że gdzieś na świecie potrzeba osób wykształconych w dziedzinie medycyny, nie wahają się postąpić zgodnie z ich sumieniem. Poświęcają siebie dla dobra innych, dla ratowania życia innych osób. Podobnym przykładem są systemy wczesnego powiadamiania. Człowiek, wykorzystując wiedzę o zbliżających się kataklizmach, jest w stanie przewidzieć skutki i zabezpieczyć innych przed naciągającym niebezpieczeństwem. Rotmistrz Pilecki, którego śmierć wspominaliśmy 2 dni temu, umarł właśnie za dobro i wierność ojczyźnie do samego końca. Nie wahał się najpierw dobrowolnie dostać się do obozu KL Auschwitz, aby uzmysłowić ludziom, co dzieje się na jego terenie. Drodzy Państwo, wszystkie przepisy, czyż nie uczymy się na błędach? BHP czy Kodeks Ruchu Drogowego to jedne z wielu norm, które powstały, by człowiek mógł żyć bezpiecznie. Ale również ta zła strona i te złe wybory pociągają za sobą etyczną odpowiedzialność. Jestem nawet skłonny powiedzieć, że to właśnie one przejawiają prawdziwy sens dzisiejszej debaty.
To czynienie zła domaga się etycznej odpowiedzialności. Prędzej czy później nieposłuchanie swojego sumienia przerodzi się w wiedzę o popełnieniu błędu. Ta właśnie wiedza pociągnie naszą etyczną odpowiedzialność, gdyż będziemy czuli się z tym źle, mieli wyrzuty sumienia. Ja o tym wiem, że to jest złe, pani również, moja drużyna, i to pociąga naszą etyczną odpowiedzialność, która jest przestrzeganie norm i zasad. Naszą siłą jest nasza wiedza. Wiedza o tym, co dobre, a co złe. To w naszym umyśle trwa walka o to, co uznajemy za moralne, a co nie. Ale nie możemy wykluczyć faktu, jakim jest etyczna odpowiedzialność. Ja i moja drużyna staraliśmy się państwu uzmysłowić, że to właśnie posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. Gdyby jej nie było, tak naprawdę nie mielibyśmy pojęcia, co uznać za dobre, a co złe. To, że wybieramy źle, wcale nie oznacza, że nie ponosimy etycznej odpowiedzialności, ponieważ jest ściśle powiązana z naszym sumieniem. A sumienia, jak każdy z państwa wie, nie da się oszukać. Mam nadzieję, że ja i moja drużyna przekonaliśmy państwa o słuszności dzisiejszej tezy. Posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Pani Sekretarz, Lożo Mędrców, oponenci i wydroga zgromadzona tutaj dzisiaj w publiczności. Ja i moja drużyna spotkaliśmy się tutaj, by pomóc dojść Państwu do wniosku, że teza dzisiejszej debaty, która brzmi posiadanie wiedzy pociąga za sobą etyczną odpowiedzialność, jest nieprawdziwa. W dzisiejszej debacie przyszło nam się zmierzyć z pozoru trudną tezą i to możemy sobie szczerze powiedzieć. Ale pierwsze, co przyszło mi na myśl, rozważając tę tezę, to zawód, a zarazem powołanie księdza i sakrament pokuty. Pozwolę sobie zacytować w mojej przemowie kodeks prawa kanonicznego. I mówi tak. Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna, dlatego nie wolno spowiednikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny czymkolwiek zdradzić penitenta. Obowiązek zachowania tajemnicy ma także tłumacz, jeśli występuje, jak również wszyscy inni, którzy w jakikolwiek sposób zdobyli ze spowiedzi wiadomości o grzechach. Dalej kodeks mówi, bezwzględnie zabrania się spowiednikowi korzystania z wiadomości uzyskanych w spowiedzi, powodujących uciążliwość dla penitenta, nawet przy wykluczeniu wszelkiego niebezpieczeństwa wyjawienia. Kto posiada władzę, nie może w żaden sposób korzystać w zewnętrznym zarządzaniu z wiadomości, jakie uzyskał o grzechach wyznanych w jakimkolwiek czasie w spowiedzi. Ksiądz posiada wiedzę o grzechach i czy w związku z tym spoczywa na nim etyczna odpowiedzialność? Nie. Jest on obarczony tajemnicą spowiedzi. Więc prosty przykład. Jan Iksiński zabił swoją siostrę, poszedł wyspowiadać się z tego. Ksiądz posiada tą wiedzę, jednak ma jakąś odpowiedzialność? Nie może zdradzić tajemnicy spowiedzi. I myślę, że sam ten jeden przykład obala wszystko, co mówiła dziś propozycja. Owszem, niektórzy mogą być obarczeni odpowiedzialnością etyczną, ale wynika to albo z przepisów prawa, albo z ich własnego mniemania i wcale nie jest to regułą. W tym miejscu miałem powoli zmierzać do końca mojej wypowiedzi, jednak jako kibic z drużyny Juventusu, który muszę się odwołać do mowy doradcy numer 2. Mam przygotowane takie 3-4 krótkie argumenty. Pierwszy bardzo prosty, nie ma pan na to dowodów. Drugi, Zlatan Ibrahimowicz, przechodząc do Interu właśnie z drużyny Juventusu, którym potem napisał zresztą w swojej biografii i to powiedział, że nie było tam ustawiania meczów.
Trzecia rzecz, czerpał pan te informacje ze strony Polskiej Federacji, skąd ma pan wiedzę, że wiszą tam, jak było naprawdę? I rzecz czwarta, która mnie tak najbardziej zraziła, sam jestem z zawodu sędzią piłkarskim. I Morci spotykał się z sędziami, owszem, spotykam się z dyrektorami generalnymi, kierownikami różnych drużyn. Po pierwsze, delegacja sędziowska. Morci, gdybym sędziował mecz Juventusu, musi mi tutaj zapłacić i podpisać. Dalej, sprawozdanie sędziego z zawodu piłki nożnej. Załącznik do tego sprawozdania, strona piąta. Podpis kierownika drużyny gospodarzy, gości i sędziego. Spotkania z sędziami są rzeczą naturalną podczas meczu piłki nożnej. Podsumowując moje, choć krótkie, lecz uważam rzeczowe rozważania, mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że dzisiejsza teza jest całkowicie błędna i powinna ona brzmieć: posiadanie wiedzy nie pociąga za sobą etycznej odpowiedzialności. Dziękuję Państwu. Naszych mędrców zapraszam na obrady. Natomiast Państwa proszę o przygotowanie kart do głosowania. Podniesienie kart. Zielony to głos, to karta na rzecz wspierająca propozycję. Czerwona karta to głos oddany na opozycję. Proszę o podniesienie kart i zebranie kart. Wykazaliście się naprawdę wielką kulturą
i ogromną wiedzą i jestem szczęśliwy, że miałem właśnie takich przeciwników w grupie. Dziękuję. I chciałbym, bo widziałem, że są przedstawiciele pierwszego liceum na sali, chciałbym wam pogratulować wejścia do finału, do półfinału, przepraszam. Życzymy wam szczęścia i wygranej. A na koniec chciałbym podziękować, ponieważ jest to ostatnia nasza debata w tym roku, chciałbym podziękować wszystkim organizatorom, którzy przyczynili się do powstania Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, panu marszałkowi, panu Marcinowi, panu Magdzie, pani Magdzie, przepraszam, pani sekretarz, wszystkim, którzy brali w tym udział, a szczególnie pani Renacie Kucharskiej i pani Renacie Jego. Dziękuję. Proszę pani Natalia Babisz. Korzystając z okazji, ja także chciałabym podziękować drużynie propozycji za wspaniałą debatę, bo to była chyba naszym zdaniem najlepsza debata, w jakiej mieliśmy przyjemność uczestniczyć. I wydaje mi się, że to, że wiemy, że nie przejdziemy dalej, troszkę nam dało, bo faktycznie ta debata była taka chyba luźniejsza, przynajmniej mi się tak wydaje, nie było tego stresu. Nie wiem, czy jest ktoś jeszcze z pierwszego liceum, bo nie widziałam, ale również gratuluję przejścia dalej i dziękuję. Dziękujemy, że mieliśmy możliwość uczestniczenia w tej lidze debatanckiej. I dziękujemy siostrze Magdzie i naszej pani, profesor Wojciechowi, której niestety dzisiaj tutaj nie ma. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze będzie chciał skorzystać z prawa głosu? No ja, korzystając z okazji, także chciałem wszystkim podziękować w imieniu całej mojej drużyny, naszym dzisiejszym rywalom, w ogóle wszystkim rywalom w naszej grupie. Wynik jest dzisiaj rzeczą drugorzędną. Powiedzmy sobie szczerze, dziękuję publiczności za zachowanie poziomu i siostrze Magdzie, która nas wspierała, i także pani profesor Wodzie bardzo. On dzisiaj nieobecny, ale takie przyczyny. No i wszystkim, którzy brali udział z naszego liceum, którzy także nie wypowiadali swoich mów, nie spędzali czasu przy mównicy, ale równie wielki wkład włożyli w nasze przygotowanie. No i oczywiście gratuluję zwycięzcom z pierwszego liceum naszej grupy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Więc na początku też chciałem wszystkim podziękować, oczywiście stronie przeciwnej. Wszystkim organizatorom, paniom, które nam przygotowały. Głównie za to, że po prostu miałem możliwość się wygadać i dlatego jeszcze raz gratuluję. Jako, że to jest mój ostatni rok, już kończę szkołę i nie będę mógł w przyszłym roku uczestniczyć, dlatego tak bardzo i tym bardziej się cieszę, że było mi dane wystąpić, wziąć udział w trzech bardzo wysokich poziomowych debatach i spotkać tak wielu równych i godnych sobie przeciwników. O, trochę źle to zabrzmiało. Jestem takim typem, że no, nie da mi to spokoju, więc powiem o tym księdzu. O tym, że dzisiaj idę do spowiedzi, to jest taki warunek jak ustanowienie poprawy i zadośćuczynienie. Czyli jeśli ktoś by się spowiadał ze zbrodni, to żeby spowiedź była ważna, powinien iść się przyznać. I wtedy ten paradoks księdza się rozwiązuje. To w sumie tyle i dziękuję jeszcze. Przy okazji wyraźnie w tej wypowiedzi dało się słyszeć paradoks równości. Z zasadą równości są niekiedy takie problemy. Czy ktoś z państwa jeszcze zechciałby zabrać głos? Jeśli nie, dysponujemy jeszcze chwilą czasu, więc może warto ten czas wykorzystać, zanim będziemy znosić ostateczne emocje ogłoszenia wyniku. Się
Jeśli Państwo pozwolicie, chciałbym zadać pytanie właśnie zespołowi propozycji, ponieważ we mnie zrodziła się zasadnicza wątpliwość dotycząca przedstawianych tutaj treści i samej tezy. Otóż tę wątpliwość sformułuję w ten sposób. Czy jeśli ktoś z premedytacją nie będzie chciał zdobywać wiedzy, czy możemy uznać, że będzie to dobra metoda uniknięcia etycznej odpowiedzialności? Jak wspominałem w moim już Sokrates i Arystoteles, którzy tworzyli praktycznie taką naukę moralności, jaką była etyka, mówili o tym, że właśnie etyka będzie opierała się na rozwoju samego siebie, w szczególności właśnie intelektu. Czyli jeśli ktoś się nie rozwija, jeśli ktoś szczególnie z premedytacją, to tym bardziej ta odpowiedzialność etyczna go obciąży. Myślę, że bardzo żałuję, że to nie dość dokładnie wybrzmiało po stronie opozycji. Natomiast co do wypowiedzi dotyczącej etyki dziennikarskiej, to z kolei pytanie moje do strony opozycji. Otóż wybrzmiało tam sformułowanie nieobiektywny przekaz informacji, czyli publicystyka. Od dobrych kilkunastu lat, jeśli nie już od 20, mam pewien problem z pojęciem obiektywizmu w zawodzie dziennikarza albo publicysty. Jak wiadomo, gatunki publicystyczne są bardzo różne. Niektóre, jak felieton, dopuszczają fantazjowanie i używanie argumentacji zupełnie fikcyjnej. Czy ta fikcja przeczy rzetelności czy obiektywności? To są dwa ważne pojęcia, które należy w dziennikarstwie odróżnić w etyce dziennikarskiej. To rzucam jako pewien problem do przemyślenia, dlatego że jeśli ktoś na przykład chce obiektywnie, czyli przeciwnie do czyichś poglądów, opracować tekst, to zdecydowanie on zachowa obiektywność, choć może nie być rzeczywisty. Nie ma to zupełnie znaczenia, czy on jest rzetelny, czy nie, w niektórych gatunkach. Ale to są bardzo rozważania takie szczegółowe. Natomiast warto przy okazji wybrzmienia tutaj tego pojęcia obiektywizmu i nieobiektywizmu może nad tym się chwilę zastanowić. Jeśli ktoś z Państwa zechce podjąć ten temat, to myślę, że mamy jeszcze chwilę czasu. Czy prasa, ogólnie w tej chwili prasa służy bardzo często nam do polemiki, jak zauważyliśmy, wydawane są prasy różnych opcji politycznych, prawda? Czyli faktycznie, no, tak naprawdę żaden artykuł, szczególnie jeśli chodzi o publicystykę, nigdy nie będzie pełni obiektywny. On zawsze, dziennikarz powinien przede wszystkim, żeby być rzetelny, pisać zgodnie z własnym sumieniem. I tą prasę zwykle kupują ludzie, którzy mają podobne do niego poglądy, prawda? No niestety nie mamy tak naprawdę użytków na takiej zasadzie obiektywnych mediów, żeby podawały informacje, które będą odpowiednie, ponieważ są różne punkty widzenia na różne sprawy. Tak, dziękuję za tę odpowiedź, bo ona w pewien sposób porządkuje to, o co chciałem zapytać. Tak, szanowni Państwo, jeśli ktoś przedstawia wersje albo racje przeciwne, to one są tym samym obiektywne. Bo obiektywny to znaczy stojący naprzeciw. Natomiast inna sprawa to jest rzetelność tych informacji. Czyli może nawet nie kłamać, ale racje na przykład nie będą przesądzać o słuszności. Albo może posługiwać się kłamstwem i wtedy nie, że nie będzie obiektywny, ale będzie nierzetelny i będzie kłamał, czyli będzie wtedy naruszał etykę zawodu dziennikarza, a z drugiej strony może stosować fikcję do ukazania swojej racji albo wizji
i wtedy zdecydowanie będzie mieścił się w ramach etyki zawodu dziennikarza. To są dość skomplikowane kwestie etyczne, ale etyka jest częścią filozofii, a ta, jak wiadomo, z jednej strony rządzi się logiką, a z drugiej strony jest dziedziną abstrakcyjną. Czy ktoś... Dwie minuty jeszcze mamy, tak? Czy ktoś z Państwa chciałby skorzystać z tego dwuminutowego czasu dla publiczności lub dla doradców? Proszę? Tylko doradca może. Tylko doradca, tak? Czy ktoś z Państwa wobec tego chciałby wystąpić w roli doradcy? Więc chciałem pogratulować tego argumentu z prawa kanonicznego. Rozumiem, że on stanowił szczególny zasób i rezerwę. Był tego mówcy. Moi drodzy, gratuluję Wam wszystkim wzięcia udziału w tym debacie i Waszych mów, natomiast ten argument szczególnie był w kontekście bardzo, bardzo w odpowiednim momencie użyty. Mnie o to chodzi, że ten argument był użyty w tak specyficzny sposób, no bo nie można było podjąć z nim już żadnej dyskusji. Piąty mówca, wcześniej nieujawniona tajna broń piątego mówcy. Rozumiem, że mamy około minuty i możemy to oczekiwanie uczcić minutą ciszy, albo jeszcze wykorzystać to na jakieś wypowiedzi. Tak, już w zasadzie mamy gotowość mędrców, a więc obejdzie się bez minuty ciszy. Poczekajmy na powrót mędrców, aby wysłuchać z kolei ich mów i ich wrażeń. Siostra zadbała o porządek etyczny na stole. Witamy ponownie naszych radców. Myślę, że można by było troszeczkę bardziej zwrócić uwagę
Państwo się wtedy doskonale uczycie na poszczególne role Państwa jako mówców czy doradców. Troszeczkę odbiegaliście jednak od tego, jakie są sprecyzowane bardzo szczegółowo tutaj role poszczególnych mędrców i doradców. Natomiast debatę uważam za całkiem fajną i ciekawą. Tak jak mówię, dla mnie jedynym minusem jest to, że to w dużym stopniu została ona zrelatywizowana, podciągnięta pod bardzo obiektywne niektóre poglądy. Natomiast nie próbowaliście Państwo takiej szermierki słownej uzasadnić tylko własne punkt widzenia, czyli bronić tezę lub kontratezę. A z obu stron Państwo jesteście przygotowani, ponieważ przygotowaliście się zarówno jako kontrateza, jak i tezę. Ale gratuluję Państwu, to naprawdę było fajne. Dziękuję. Pani Bożena. Ja chciałam powiedzieć, że pociąg tego spotkania był bardzo równany. Dostaliśmy do taką ilość argumentów, że naprawdę gratuluję. Chcę też podkreślić to, że formułując debaty, uczestniczyłam na niższym poziomie z półfinałem. Muszę Wam pogratulować, że jednak skok logicznego myślenia wywodów i wymiany argumentów jest naprawdę niesamowity. Także gratuluję bardzo. Byliście ogromnie opanowani, byliście bardzo szybcy w reagowaniu na argumenty przeciwnika, także gratuluję obu zespołom. Wydaje mi się, że jesteście na świetnej drodze, żeby pogłębiać swoją wiedzę i estetycznie odpowiadać na sytuacje, które Was będą spotykały w życiu. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Nawiązując do mojej przedmówczyni, rzeczywiście rozwijacie się to w bardzo szybkim tempie. W obydwie grupy były bardzo dobrze przygotowane do dzisiejszej debaty, tym bardziej, że temat nie był łatwy, a z drugiej strony temat był bardzo, jest bardzo aktualny w dzisiejszej dobie. Zresztą obserwujemy naokoło, jakie problemy można dostrzegamy, jak ludzie dzisiaj tak czy inaczej postępują. Kilka takich uwag. Dobrze byłoby, tak mi się wydaje, prosto moje odczucia, gdyby doradcy podczas dyskusji zarówno z jednej, jak i z drugiej strony byli bardziej aktywni. Troszeczkę byliście bierni. W argumentach może zabrakło też takiej argumentacji dotyczącej wiedzy moralnej. Jedna i druga strona uciekała od tego, chociaż pani Iwona, nawiązując do aborcji, to w tym kierunku poszła. Wyróżnić, kogo bym chciał wyróżnić? Dwie osoby. Po stronie trzeciego liceum Tomek, mówca trzeci, za aktywność. Jeden i drugi będzie za aktywność. Tomek za aktywność i Przemysław, mówca pierwszy, po stronie budowlanki. Również za aktywność. I jeszcze dwie uwagi na koniec, króciutkie. Tak mi się wydaje, że dobrze byłoby, może nie unikać, ale tak dość ostrożnie używać argumentów typu teoria geocentryczna czy heliocentryczna, krucjaty. To my dzisiaj jesteśmy mądrzejsi od tych ludzi, którzy wtedy żyli, ale z nas też mogą się śmiać za 2000 lat, że powiedzmy tak czy inaczej postępowaliśmy, czy jeździliśmy takimi samochodami, jakimi jeździliśmy, że nie wymyślono czegoś lepszego. To podobnie jak już z Ewangelii nawiązując, bardzo łatwo możemy, nie wiem, krytykować, czy potępiać Żydów, którzy zabili Pana Jezusa. My dzisiaj mamy taką wiedzę, jaką mamy. Natomiast wtedy nie było to takie proste. Bo oczywiście ich nie usprawiedliwiam, bo Boże Prawie są dla nas wielką tajemnicą. To jest wielki Boży Prawo zbawienia. I ostatnia rzecz. Mówca piąty po stronie trzeciego liceum. Wydaje się, że ten przykład ze spowiedzią chyba nie był do końca trafiony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Grzegorz. Chciałbym pogratulować jednemu zespołowi
jako zespół tworzycie fajne grupy, zgrane i wspaniale ze sobą współpracujecie. Serdecznie Wam gratuluję. Gratuluję Wam sięgnięcia do materiałów źródłowych i tego zasobu wiedzy, które posiadacie i skąd czerpiecie wiedzę. Co do samego tematu, temat bardzo trudny, bo zarówno posiadanie wiedzy, jak i brak wiedzy jest krytyczną odpowiedzialnością, bo wiedza jest narzędziem do bycia lepszym. Natomiast powiem tak, że te dylematy moralne, że tak się wyrażę, wiedzy, tutaj sobie wyszczególniłem krytykę adwokacką czy medyczną, ale wracając do pierwszego wieku chrześcijaństwa, było takie pismo Didache, gdzie z kolei chrześcijanie mieli zakazy na zawody wyłączone, jak na przykład żołnierze, nie mogli brać czynnego udziału w walce zbrojnej. To jest temat odwieczny i na każdy czas, każde miejsce, w każdym czasie jest aktualny. Dlatego istotne wydaje mi się to, co poruszyliście, że zarówno posiadanie wiedzy, jak i te argumenty etyczne wymagają dalszego pogłębiania, ale też bycia sobą. No, tego mam życzę i gratuluję jeszcze raz serdecznie. Pan Krzysztof, dobra. Ja również chciałbym Wam bardzo pogratulować naszego przygotowania, ponieważ powiem szczerze, ja uczestniczyłem dzisiaj w takiej debacie po raz pierwszy i bardzo mi się to podobało. Powiem Wam, że pomimo niełatwego zadania, jakie dzisiaj przed Wami stanęło, przygotowaliście się naprawdę zarówno jedna, jak i druga strona bardzo dobrze, w mojej opinii. I to, co mi się podobało i to, na co zwróciłem uwagę, w przyszłości Wasze losy będą szły w naprawdę różnych kierunkach. Część z Was zostanie, sami zresztą wiecie, jakie gdzieś tam obieracie swoje ścieżki. O co mi chodziło? Część z Was naprawdę miała bardzo sporą łatwość wysławiania się przeciwko tutaj, to niestety wystąpienia publiczne nie jest łatwą sprawą. Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że większość z Was miała bardzo dużą łatwość wypowiadania się tutaj przeciwko, wypowiadania się tutaj naprzeciw nam. I bardzo Wam chciałbym pogratulować Waszego przygotowania. Sprawiające moje uwagi zawodowe, chciałbym przez szacunek dla wszystkich mówić krótko. Otóż temat był niezwykle trudny. Ja mówiąc szczerze, dowiedziałem się wczoraj, że będę tutaj dzisiaj brał udział w tym wspaniałym spotkaniu i bałem się, jak młodzież poradzi się z tym tematem. Myślę, że o wiele łatwiej było autorowi czy autora tego pytania sformułować to, niż gdyby im przyszło tutaj praktycznie wypełnić treścią odpowiedź na pytania, które wiążą się z tezą. Myślałem też w czasie naszej wypowiedzi, jak wypowiadaliby się dorośli, dojrzali ludzie, którzy mieli więcej czasu na lekturę z zakresu etyki, czy w ogóle filozofii i w ogóle więcej mieliby życiowych doświadczeń. Pewnie więcej byłoby tutaj odniesień do tych przedmiotów wiedzy. Być może bardziej satysfakcyjne byłyby przykłady. Tym niemniej bardzo podobały mi się Wasze wypowiedzi, Wasze przygotowanie. Sądzę, że wiele przykładów, które podaliście z obu stron, były inspirujące dla partnerów, żeby nie użyć słowa przeciwników. Myślę też, że jako nauczyciel mogę złożyć podziękowania opiekunom Waszych grup. To sądzę też ich zasługa, że te Wasze wypowiedzi były dojrzałe i wypowiadane z jakimś, wydaje się, głębokim przekonaniem. Wydaje mi się na koniec, że ta dyskusja na tematy etyczne, filozoficzne powinna, czy może być podstawą do sformułowania pewnego postulatu powrotu filozofii do szkoły. Chodzi bowiem o to, że kiedy patrzę na Was, to wydaje mi się, że
jesteście dlatego reprezentantami naszych szkół, że jesteście bardzo dobrymi, ambitnymi, zdolnymi i pracowitymi uczniami. Zapewne wyróżniacie się w swoich szkołach. Otóż kiedyś będziecie elitami w swoich środowiskach, być może szerzej, nawet w społeczeństwie. Jest niezwykle ważne, żeby już od czasu szkolnych dawać młodym ludziom, zwłaszcza takim, przed którymi się będzie duża przyszłość rysować, dawać pewne fundamenty postaw. Kiedy obserwujemy dzisiaj nasze elity, to mamy często wątpliwości, czy takie fundamenty te elity mają. Dziękuję. Dziękuję. Marszałku, znakomici goście i uczestnicy debaty, do których chcę się tym razem bezpośrednio zwrócić. Całe to spotkanie napełniło mnie taką dużą ciekawością i refleksją wobec tego, co było powiedziane. Zgadzam się z tezą, którą wyróżniła, czy uzasadniała grupa zespołu szkół budowlanych. Bardzo ładnie, żeście sobie to przepracowali. Doceniam niezwykle u obu stron przygotowanie merytoryczne, wyszukiwanie argumentów po to, żeby uzasadnić to, co zostało w zadaniu, w roli założone. To nie jest łatwe, kiedy się w ostatniej chwili w takim trudnym temacie dostaje do wykonania. Także pochwała i zdecydowane gratulacje tutaj w tym zakresie. Chcę powiedzieć, że refleksja, która mi się nasunęła, jest taka, że właśnie ta etyka, o której często zapominamy tak na co dzień, w tego typu debatach powinna jak gdyby dominować, a nie zawsze refleksja nad tym, co jest wiedzy skutkujące pomyśleniem o dobru i złu, jest naszą codziennością. I tutaj myślę, że posiadanie wiedzy i świadomości dobra i zła i zastosowania tego potem w życiu to jest jak gdyby coś, czego się trzeba uczyć na co dzień, żeby w dojrzałym życiu pokazać się jako człowiek, po prostu jako człowiek. I dlatego bardzo się cieszę, że przystąpiliście do tej debaty trudnej, bo mam nadzieję, że ten sposób myślenia może stać się dla was w przyszłości nawykiem, co byłoby bardzo cenne. Bardzo mi się podobały riposty, które w ramach tej dyskusji tak szybko były i trafnie często określane rzeczowo, logicznie. Szczególnie tu chciałam się wyróżnić dwóch panów z obu drużyn, pana Tomka i pana Maksymiliana, dobrze mówię, ponieważ te argumenty rzeczowe, ale jednocześnie po prostu blisko odpowiadające w debacie nadawały nerw całości rozmowy, o których w takiego typu debacie chodzi. I równocześnie chciałabym tu podkreślić ładną, rzeczową wypowiedź mowy końcowej ze strony broniącej tezy. Też mam tą samą uwagę co ksiądz, co do rzeczowości argumentów w mowie końcowej kolegi, chociaż początkowe argumenty były cenne, rzeczowe i takie z zębem takim retorycznym. I na końcu doceniam umiejętność opanowania emocji, tremy, nerwów i w takim ferworze walki, dyskusji, żeby stosować zasadę fair play. To się udało wielu osobom bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ogłoszenie wyników z dnia 27 maja 2014 roku. Szanowni Państwo, wyniki głosowania publiczności kształtowały się następująco. Za debatą, przed debatą, za tezą opowiedziało się 28 osób, przeciw było 27 osób.
Po debacie za tezą opowiedziało się 32 osoby, przeciw było 25 osób. Loża mędrców stosunkiem punktów 789 do 666, różnica punktów 123, opowiedziała się po stronie Zespołu Szkół Budowlanych. W Tarnowskiej Ligi Debatanckiej jest Zespół Szkół Budowlanych. Dziękuję.